Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Znajdujemy się na terenie Universal Studios i mamy tutaj nasze pierwsze kręcenie filmu tak naprawdę. To miejsce to jest tak naprawdę miniaturowe miasteczko, europejskie miasteczko. Naprawdę to jest wielkie, nie myślałem, że to jest tak ogromne, ale przyszedłem się tutaj ulicami, tu jest pełno zakamarków, pełno ulic, można nawet wejść do środka budynków. Także wygląda to genialnie. Tutaj na przykład mamy bar, to jest jakiś ten sklep z jogurtami, w sensie jakiś bar jogurtowy czy coś w tym stylu, bo jest tam tablica z jogurtami. Także wszystkie tutaj te budynki to jest jeden wielki plan filmowy. I one są sztucznie zrobione, znaczy sztucznie zrobione, są normalnie zbudowane, ale to wszystko to jest zwykłe drewniane płyty. A tak dla porównania fasady budynków od tyłu wyglądają właśnie tak. Czyli zwykłe drewniane pale, drewniane deski, tam okna wycięte. I tak to wygląda od tyłu, natomiast od przodu jest piękna fasada i europejskie stare miasteczko. Ale trzeba przyznać, że wszystko wygląda całkiem realistycznie. Tutaj wnętrze kolejnego budynku. Jak widać też tylko sam stelaż. Tu jakieś sztuczne ścianki stoją. A tutaj imitacja cegły, która jest tak naprawdę stropianem. Zasadniczo jesteśmy tutaj po to, żeby nagrać krótki, jednominutowy, niemy film jako nasz pierwszy projekt. Projekt nazywa się mise en scène, to jest francuskie pojęcie oznaczające ustawienie na scenie, czyli zasadniczo będziemy ćwiczyć to, jak ustawić swoich aktorów i jak zaprojektować mniej więcej pojedynczą scenę, tak żeby to dobrze wyglądało i jednocześnie, żeby jakby historia, którą przedstawiają aktorzy w ciągu tej jednej minuty miała jakiś sens, miała początek, rozwinięcie, zakończenie, miała jakiś zwrot akcji i tak dalej. Także my wcześniej te historie pisaliśmy, wymyślaliśmy, no i teraz będziemy to wszystko nagrywali właśnie w tym studiu Universala. A, no i wciąż nagrywamy na starych kamerach Aris, niemieckich kamerach z lat 50-tych, 60-tych na film. To jest jedyny projekt, który będziemy nagrywać na tych kamerach, bo już za tydzień przerzucamy się na normalne lustrzanki. Tyle właśnie czasu spędziliśmy tam w Universal Studios, nagrywając ten nasz cały projekt. Zasadniczo byliśmy podzieleni na czteroosobowe grupy i każda z tych czterech osób musiała zrealizować swój film, który wcześniej wymyśliła. Z tym, że w momencie, kiedy jedna z tych osób, z tych czterech osób była reżyserem i realizowała swój film, cała reszta tych osób była innymi członkami ekipy filmowej, czyli tam jeden operował kamerą, drugi tam, nie wiem, był pomocnikiem i tak dalej. Mimo, że nagrywaliśmy tylko jednominutowy film i to bez żadnych dialogów, powiem może, że to nie było takie łatwe zadanie, to było nawet niezłe wyzwanie, dlatego że wyobraźcie sobie, że macie swój pomysł na film na kartce, macie scenariusz i nagle stoi przed wami sześć osób i czeka: co mamy robić? Powiedz nam, co mamy robić. I ty musisz z tego papieru przełożyć to wszystko na odpowiednie polecenia dla tych ludzi, tak żeby oni stworzyli ci twój film właśnie tak, jak ty chcesz. Najciekawsze w tym projekcie jest to, że za jednym razem to ty jesteś reżyserem, to ty jesteś tym liderem i wszystkimi pomiatasz, wszystkich rozstawiasz po kątach i wszystkim mówisz, co mają robić, a za 5 minut całe role, wszystkie role się odwracają i to ty musisz grzecznie wykonywać rozkazy innej osoby. I powiem wam, że to nie jest wcale taka łatwa rzecz, szczególnie jeśli ktoś jest na przykład urodzonym liderem, to ciężko jest mu bez żadnej dyskusji wykonywać
czyjeś rozkazy. On się dobrze czuje po prostu rządząc z innymi ludźmi. A jeśli ktoś na przykład jest czymś zupełnie odwrotnym, czyli na przykład lubi wykonywać rozkazy, bo nigdy sam nie potrafi podejmować odpowiednich decyzji i nie potrafi kierować innymi ludźmi, to ciężko będzie być reżyserem. I powiem wam, że ja też z tym miałem problem, a mianowicie miałem problem z właśnie posadą reżysera, posadą lidera, dlatego że jeśli wykonuję rozkazy, to po prostu pracuję dla kogoś, robimy jakby czyjś pomysł i jakby nie, aż się tak bardzo w to nie angażuję, bo tylko wykonuję rozkazy, tak? To nie jest mój film. W momencie, kiedy robię mój film, to mam ochotę wszystko zrobić sam. Jakoś nie jestem w stanie dokładnie zaufać tym ludziom, którzy robią coś dla mnie, którzy tam operują kamerą, czy robią coś innego, że oni to zrobią tak, jak ja chcę. I muszę sobie tą blokadę w mózgu odblokować, bo w normalnym przemyśle filmowym w życiu nie jesteś w stanie zrobić tego sam, bo na planie pracuje ci po kilkaset osób. Ale to dobrze, że mam takie problemy, bo w końcu po to tu właśnie jestem, żeby wychwycić te swoje słabe punkty i je poprawić. I powiem wam, że to jest właśnie bardzo ważne, bo przy robieniu filmów, takie rzeczy jak jakieś techniczne rzeczy, typu, nie wiem, znajomość obiektywów, kamer, wszystkiego, całych tych technicznych rzeczy, operowania światłem, dźwiękiem, to jest dopiero mała część sukcesu, bo tak naprawdę większość sukcesu bierze się właśnie z twojej umiejętności pracy w grupie, pracy z innymi ludźmi i utrzymywania odpowiednich kontaktów i odpowiednich relacji. No ale dobra, ja już wracam do domu. Powiem wam, że jestem nieźle wykończony, ale i bardzo usatysfakcjonowany. Ten dzień był bardzo ekscytujący, bo pierwszy raz mieliśmy tak naprawdę okazję złapać za kamerę, wziąć naszych aktorów z wydziału aktorskiego z naszej szkoły i naprawdę coś nagrać, naprawdę nagrać jakiś film. I w ogóle lubię to uczucie, nie wiem czy znacie takie uczucie, kiedy pracujecie cały dzień naprawdę ciężko, coś robicie i na koniec dnia jesteście tak wykończeni, ale jednocześnie czujecie się, że tacy spełnieni, że naprawdę użyliście ten czas najlepiej, jak tylko mogliście to zrobić. Nie siedzieliście przed telewizorem czy przed komputerem, ale naprawdę coś zrobiliście w ciągu tych kilku czy kilkunastu godzin. Także to jest świetne uczucie. Polecam wszystkim. No ale w każdym razie ja dzisiaj sobie długo nie odpocznę, bo jeszcze dzisiaj muszę wymyślić mój pomysł na film, który będziemy kręcić pojutrze i napisać do niego scenariusz. I to wszystko muszę oddać gotowy scenariusz nauczycielce na jutro. Także będę dzisiaj siedział całą noc i pisał ten scenariusz i wymyślał tą historię, dlatego że już za dwa dni kręcimy nasz kolejny projekt, który nazywa się Continuity Project, czyli głównie chodzi o to, że będziemy już we własnym zakresie, we własnej lokalizacji, bierzemy kamerę i nagrywamy film z jednym bądź dwoma aktorami i tym razem już będziemy robić dużo różnych ujęć, a potem będziemy się uczyli ich je montować w taki sposób, żeby one wszystkie jakby płynęły, żeby nie było jakichś takich dziwnych cięć w ciągu filmu, tylko żeby to wszystko ładnie płynęło. Także jak widzicie, grafik mam mocno napięty, a najlepszym przykładem na to jest chociażby sam fakt, że nagrywam dla was film jadąc na rowerze. I to wcale nie jest dlatego, że chcę się popisać, że umiem jeździć bez trzymanki. Znaczy, no to też troszeczkę, ale głównie dlatego, że po prostu nie mam czasu nawet usiąść i nagrać do was filmu. Także ponieważ mam całkiem daleko ze szkoły do domu, no to po prostu wykorzystuję tą okazję, że akurat nic nie robię jadąc rowerem i mogę coś tam dla was nagrać. No i dobra, dojechałem do domu. No i mamy dwa dni później, tak jak mówiłem, będziemy teraz nagrywali nasz Continuity Project. Tutaj mamy całą naszą ekipę oraz aktorów. No to tak. Tak więc teraz sobie po prostu poglądajcie, jak będę to wszystko nagrywał, jak tutaj będę reżyserował i kamerował wszystko. No i to by było na tyle, ja teraz na koniec dnia wszedłem sobie na dach parkingu. Piękny stąd jest widoczek, szczególnie na zachód słońca i na całą okolicę i na góry za mną. Jeszcze jedna ciekawa sprawa, o której chcę wam powiedzieć, to pożary w Kalifornii. Nie wiem czy słyszeliście, ale podobno w Polsce też w wiadomościach głośno o tym trąbili, że w Kalifornii, w Los Angeles ostatnio szalały duże pożary lasów. I rzeczywiście, któregoś dnia wstałem rano, patrzę przez okno, a tam wielka chmura wyglądająca jakby, jak nie wiem, jak jakaś erupcja wulkanu. Zrobiłem kilka zdjęć telefonem, nie są one dobrej jakości, ale tutaj macie te zdjęcia, po czym wyszedłem z domu, oglądam się, a z drugiej strony również wielki snop dymu. Okazało się, że drugi pożar był dużo bliżej mnie, dużo bliżej naszej szkoły, dokładnie tam
gdzie ta góra jest, dokładnie na tej górze się paliły lasy, także to było bardzo blisko. Moja znajoma, która mieszka jeszcze bliżej, zrobiła te zdjęcia, także zobaczcie sami, jak blisko tego pożaru była. Najciekawsze zjawisko było drugiego dnia tych pożarów, kiedy one się jeszcze bardziej nasiliły, bo całe niebo było pokryte dymem, przez co zachodzące słońce stało się krwisto-czerwone. Też zrobiłem kilka zdjęć, zobaczcie, jak to wyglądało. I nawet rzucało jakby taką czerwoną poświatę mojego okna na ścianę u mnie w pokoju. Wyglądało to bardzo dziwnie, po czym następnego dnia, kiedy wyszedłem rano, na siodełku mojego roweru leżał popiół. Po prostu popiół zaczął padać z nieba jak śnieg. To z pewnością nie jest zbyt częsty widok. Ale na szczęście pożary już się skończyły. Wiem, że tam jeszcze jakieś małe się palą w okolicach Malibu, ale już zasadniczo większość z nich jest ugaszonych. Ostatnia sprawa. Pewnie zastanawiacie się, gdzie możecie obejrzeć te moje szkolne projekty, nad którymi pracujemy, te krótkie filmiki. Także ten film, który dzisiaj widzieliście, jak robiłem, ten co kręciliśmy w mieszkaniu, to jest tam kilkuminutowy film niemy. Wrzucę go na moją stronkę na Facebooku, na stronę Trip Hunter Vlog, także zajrzyjcie tam, link będzie w opisie tego filmu. Zajrzyjcie, polajkujcie tą stronę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i możecie sobie ten filmik tam obejrzeć. Natomiast ponieważ to wszystko, co widzieliście w dzisiejszym odcinku, to było już tam 2 tygodnie temu, bo te moje vlogi są lekko opóźnione, my już zdążyliśmy nakręcić kolejny film i to dużo lepszy, dużo jakby... Czy to się w ogóle nagrywa? Bo... A dobra, nagrywa się. Nie widziałem tej czerwonej kropeczki migającej na ekranie. No ale w każdym razie, nagraliśmy ten 4-minutowy film, tym razem z muzyką. Taki bardziej artystyczny, ja mój film nagrałem w Santa Monica, także też lokalizacja dosyć ciekawa. I ten film już wrzucę jako w ogóle oddzielny film na mój kanał, tak żebyście mogli go sobie normalnie obejrzeć na moim kanale. I wrzucę go już praktycznie za kilka dni. Także bardzo mi będzie miło, jeśli go udostępnicie, jeśli wam się podoba, bo to mój pierwszy tak naprawdę film, który nie jest vlogiem. No i to by było na tyle. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam oczywiście na mojego Patronite'a. Wspierajcie mnie. Dziękuję wszystkim moim obecnym patronom. Pocztówki już zostały do was wysłane, do tych, którzy mają dostać pocztówki. No i to by było na tyle. Żegnam się z wami i podziwiajcie piękny zachód słońca. Pa!